Ja chciałbym jeszcze Państwu po prostu przypomnieć, czy zakomunikować, dlaczego ta sesja. Ponieważ musimy, to nie jest tak ważny ten drugi punkt, punkt B, czyli stypendia, ale zmiany w budżecie. Jesteśmy zobligowani do tego, aby tą sesję zwołać. Ja poproszę o przedstawienie szczegółów przez Panią Skarbnik, dlaczego ta sesja akurat w tym, a nie innym terminie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku ze zmianami budżetu, które muszą nastąpić wcześniej, niż rozmawialiśmy z Panem Przewodniczącym na temat sesji, która miała być na koniec listopada. Jednak do końca listopada nie możemy czekać w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Musielibyśmy te zmiany dokonać najpóźniej do, chcieliśmy do 9 listopada. Jeśli jest to niemożliwe, najpóźniej tego 14 listopada chcielibyśmy wnieść zwiększenie dotacji w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym zwiększymy plan dotacji. Dotacja wpłynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jesteśmy zobligowani do zapłacenia wykonawcy tego demontażu w odpowiednim terminie, czyli w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych środków. Także no, no niestety 28 listopada byłoby to za późno.